Witaj na kanale Krychu Gotuje. W nowym roku pierwszy przepis na zupę ogórkową na żeberkach. Pyszna i aromatyczna, taka trochę babcina. Składniki potrzebne do przygotowania zupy. Zaczniemy od składników do wywaru. Będziesz potrzebować 1 kg żeberek wieprzowych, 2 marchwie, 1 pietruszkę, 3 ziemniaki, 3 liście laurowe, 3 ziarna ziela angielskiego, 5 ziaren pieprzu czarnego oraz do zupy potrzebować będziesz 1 kg ogórków kiszonych, 100 g masła, 3 ząbki czosnku, szczyptę pieprzu czarnego. Nim przesmażymy ogórki, przygotowujemy wywar na żeberkach. Włoszczyznę, mięso oraz przyprawy zalej 2 litrami wody. Dopraw 1 łyżką soli. Gotuj przez 2 godziny na wolnym ogniu. W tym czasie przygotujemy ogórki. Zetrzyj je na tarce o grubych otworach. Odciśnij w misce wodę z ogórków i ją zostaw. Na patelni rozpuść 100 g masła. Dodaj starte ogórki oraz posiekane 3 ząbki czosnku. Dopraw mielonym pieprzem, smaż przez 5 minut. Do przesmażonych ogórków dodaj wywar, a na końcu dodaj wodę z kiszonych ogórków oraz pokrojone warzywa, marchew i pietruszkę oraz ziemniaki. Wszystko zagotuj. Dodaj mąkę oraz śmietanę na sam koniec. Do zupy dodaję mąkę, którą wcześniej mieszam z zimną wodą, około 50 g mąki i szklankę wody. Na koniec już na talerzu dodaję śmietanę. Życzę smacznego, zapraszam również do obejrzenia innych przepisów na zupy dostępnych na kanale Krychu Gotuje. Do następnego gotowania!